Gonią nas, gonią nas. Włamaliśmy się do Arasakowej wieży. No i niestety cesarz został pokonano, zabity. Teraz w cieniu jabłoni Virginia Granchester. Skąd takie rzeczy w ogóle są w takich miejscach? Uwaga! Na terenie Konwegi Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi. Tutaj też zalecam obsługi. Lecimy na dół. To zajmiemy się nimi po cichu. Oddziały specjalne. Są w lobby. Czy tu jest ta woda, co ktoś stwierdził, że tej wody tu nie ma? No rzeczywiście, woda jest kiepska. Jak on stamtąd wyjdzie teraz? Trzecia grupa znalazła rezydenta i wojskowego bota, model Flathead. Drony wykryły coś na wysokości penthouse'u i otworzyły ogień. Yorinobu Arasaka ewakuowany z terenu hotelu. Powtarzam, Yorinobu Arasaka ewakuowany. 1C55. Ewakuowany. Co tam się dzieje? Nie wygląda to dobrze. Uwaga! Na terenie Konwegi Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Powoli, na zewnątrz pewnie obstawione. Okej. Czekajcie, bo to jakiś skarb. Myślę, że pokusisz się jeszcze na taki drobniutki 72-godzinny stream. No nie wiem. Gdzie jest E9? Tu jest. PD, E9, dobra. Czemu to 55 się nie przesunęło w prawo? Okej, ale my tu jeszcze potrzebujemy zlutować kilka rzeczy, tak? Wiedziałem, że tak można. Wyrwał mi się. Kurde. Ja go tu chciałem jak ninja złapać. Sprawdziliście pokoje Zen? Tak, czysto. Nic podejrzanego? Jesteś na widoku. No tak wyglądały na...
teraz cieszę. Się da przejść? Czy to co to jest? Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi. Kolejny ekstremista! Stosować się do zaleceń obsługi. O Jezu, naprawdę nas zauważył? Kontakt! Otwieram! Nie, ja to muszę wczytać, bo to po cichu musi być, a nie, że grubas wyszedł i go kurde zauważyli jak zwykle. Zawsze tak jest. Wychodź! Nic ci nie grozi! Jesteś na widoku! Ty kretynko! Po cichu, musi być po cichu. Się bokiem przejść w ogóle? Szkoda. Jednak dłuższa impreza. Uwaga. Co zauważyli go? Cichu robimy wszystko. Mhm.
klimatyzacja. O kurde, co tu jest? Coś coś. Aha, pełno telewizorów, okej. Dobra. Ty to jakieś spa, czy co? Uwaga! Halo, gdzie jesteś? Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Jesteś na widoku! Trzeba ich zdezaktywować szybciej. Kurde, ten jeden się od drugiego zaraża, ale on to za wolno trwa, to dezaktywacja tych. Nie ma jakiegoś cichego zabijania czy co. Otworzyć ogień! Całkiem nieźle szło, jakby mnie nie widział, nie wiem czemu. Może się wycofać trzeba, tylko że ja nie wiem, czy tam jeszcze jest czas, żeby się wycofać. Skończysz w dziurze w ziemi! Ty kretynko! O kurde, już myślałem, że sobie nadpisałem. Może tu ucieknę no, za róg na szybko, zanim tamten się wychyli, nie? Bo tak stanąłem pomiędzy nimi i tak... Gówno. Masz się poddać! W tej chwili! Jesteś na widoku! Myśmy tak byli w stanie. Brak zagrożenia. Czekajcie, czemu jestem ciągle w tym trybie? Coś się zepsuło. Chyba muszę wczytać grę. Nie, coś mi się przytrzymało. Nigdy nie skończymy tego kapslu. Może kapsluk, nie wiem. Wiesz, że jak wyłączasz... Co jest do cholery? Dobra. Nie nerwowo, bo nas... O shit, on tu jest! Kurde, nie wiedziałem, że tu jest typ za rogiem zaraz. Myślałem, że on tam czeka na kolegę. W innym miejscu. O najgorzej, ja tego save'a zrobiłem, czy nie? Nie wiem, czy to ma takie zrażenie w sumie, czy kolesie i tak chyba. Strzelajcie! Kto zauważyli nas? I posprzątane. No i chyba tyle, i chyba to nie miało aż takiego znaczenia. Jakby się mogło wydawać.
Rzuć broń! Zobaczą. Wiecie co, to nie, chyba wczytam jednak. Nic się nie stanie, no tak, ale to jest prosto zrobić, tylko taką kurde głupi moment się zrobił, że ten typ za rogiem, ten za rogiem. Tylko poga... Fajnie się to w ogóle zapisało w takim miejscu, że ten typ mnie od razu wykrywa, nie? Wychodź! Nic ci nie grozi! Strzelajcie! Kurwa! Kto? Ja pierdolę, no. Ostatni raz, dobra. No nie mogę już. Ile razy można? To jest tak zjebane, że ja... Tylko pogarsza swoją sytuację. Teraz ostrożnie. Uważaj, wykryją nas. A ten drugi tam idzie. Tego Jackiego nie widzi, przecież on tam stoi w połowie tego pokoju. Halo? Halo, gdzie jesteś? O Jezu. No. On to słyszy, dlatego on tak wokół mnie się rozgląda. Pierdziele, dobra. Jezu, udało się, zapisuje. Wszyscy. Dobra. Jakieś kraty się włączyły, czy co to jest? I posprzątane. Uwaga. Na terenie Konweki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Kurwa, prawie mnie trafił! Jaki, czy ty jesteś normalny na umyśle, czy ty jesteś postacią nienormalną? Co? Ornitologia Arasaki Corporation. Trzy japońskie słowa, które należy znać. Wybrańców mogą podziwiać w prywatnej hodowli na wyspie Sikoku. Kiji ukrywa się również jedna z trzech głównych frakcji w Arasaka. Kiji. Hato i Taka. Hato, czyli gołąb, jest słowem, które doskonale oddaje charakter znaczenia mniej frakcji. Taka. Jest. Jest tam kto?
Wychodzi! Monitorują ten teren, uważaj. Czekaj, bo... O, shit. Jezu, co on zrobił? Dobra. BD. E9. 5-5. 1C. BD. No dobra, jedno mi się... Ciekawe, czy to się za każdym razem da wszystko zrobić i ja po prostu jestem głupi. Uwaga! Na terenie Konfetti Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Oh shit. No Jackie to jest trochę baran, kurde. Ale może nie dożyje do następnego aktu. Czy mi się dzieje, czy to Elgato tak mruga ekran, po, czy co to... Kroczek po kroczku i wróg patrzy. Arasaka, jak ja cię nienawidzę, Arasako! Nie, to tu ten ekran tak błyska. To nie jest Elgato. Nie mogę ich zmienić. Zajmę się. Nie mogę, bo jestem silnym skrytobójcą. Co to znaczy, że nie mogę po głośnemu to zrobić? Oczywiście, że nie mogę. Powiem wam, to zbieranie itemów to mi się kojarzy z tym zapalaniem świeczek. Nie, nie, zapalanie świeczek w Wiedźminie, co to stałeś i nie wiedziałeś co kliknąć. Czy ja mogę już się ubrać na przykład w... Nie, nie mogę. Co jest do cholery? Nie wiem, czy ja tu powinienem iść, znaczy... Zabezpieczamy kolejne piętra. Na razie nic. Tędy też się nie wymknął. Zablokowałem windę. Szukajcie dalej. Windę też obstawili. Musimy go zdjąć. Macie ich znaleźć. Tak jest. Uważaj, wykryją nas. Pieprzyć to, zauważyli nas! Nie rozumiem, tam mieliśmy wyjść, ja tak sobie na bok poszedłem, mówię, to jest jakaś niespodzianka, może będzie za rogiem, się okazuje, że teraz już nie mamy tam iść, tylko za róg. Jak to się dzieje, powiedzcie mi.
No, jak człowiek podchodził i chciał gadać z postacią, zazwyczaj postacie stały przy jakichś świecach, to się okazywało. To się okazywało, że zamiast gadać z postacią, to zapalaliście świece, nie? Hej, mam tu drzazgę z autoryzacją. Ciekawe, co się z tym T-bagiem stało, naszą koleżanką. Albo tu, albo tu. Typie, mógłbyś przestać, kurde, być nadpobudzony? Tych momentów... Nie miałem już tego, już nie miałem na pokazie. To chyba kończyło w momencie, kiedy tamta baba nam dawała to zlecenie, żeby tu iść. Jebany, akurat dzisiaj. Taki kurwa. Chyba jak wsiadaliśmy do tej taksówki na robotę. Ciebie to bawi? Bawi. Możesz mieć rozwaloną wątrobę. O, to już mniej. Ale wyluzuj. Ciekawe, jak my stąd wyjdziemy niby. Dobra, ekwipunek, dajcie mi tu jakiś karabin. Shotgun. Jakiś karabin maszynowy. No dobra. Ty, a ja nie mam już levelu, nie? Powiedz to T-Bag. Może by przeżyła, gdybyśmy tak nie kozaczyli. Nie wyżywaj się na mnie. Przecież widzę, jak jest. Sesja winda długo jedzie. To zauważyli nas! Co ty żeś ja chłopie? Przy windzie jesteśmy. Ognia! Może kryją nas. To tyle jeśli chodzi o robienie tego po cichu, tak? Leczenie to raz włączam i ono się leczy, czy? Jakieś drinki lutuje, kurde. Jesteś na widoku. Użyj, podłącz się. Ma modyfikację! Gotów! Raz!
Raz! Kurde, jak to da się to jakoś sensownie zrobić? A, bo to jest jeszcze ten, dobra. Ile mu to życia zabiera? Nie odpuszczać do cholery! Dostała! Walczę dalej! No, AI to jest takie mocno... Daj mi ich ze mnie! Co ten typ na przykład robi przed nami? Chyba nas nie widzi. To jestem! O shit, chyba się uruchomił. Pięknie! O shit. O shit, przecież tego nie rozwalę w życiu. Czemu mi już te hakerskie rzeczy nie odrastają? Nie no, ja go nie rozwalę przecież w życiu. Musicie się bardziej postarać! Szybko! Jackie, do mnie! Szybciej! Jackie! No chodź! Co za typ? Jezu! Trochę przeciekam. Wyrzuć broń, podnieś ręce do góry i wyłaź! Ale powiem wam, że ta taksówka to kurde jak mówi, że... O shit. Jak powiedziała, że nas uratuje, to nas uratuje i nie ma to tamto. Co on dostał za obrażenia? Ile ja tych jeszcze mam? 17. Nie ma wytworzenia w walce, kurde, już chcemy wytworzyć lepsze sprzęt. Raz! Przelajcie!
przygwoździć ją! Kurde, nie wiem. Kontakt! Szybko! Jezu, udało mi się. Uciekamy. Zabieraj nas stąd! Nieźle. Dziękuję za opinię. Z wozem wszystko okej? Jak najbardziej. Niestety, jesteśmy ścigani. Ja pierdolę! Elaine! Proszę zachować spokój. Spokój? Droga przejazdu została zablokowana. Proszę kurwa! Uderzenie. Pojazd został namierzony przez interceptor przeciwnika. Zajmę się tym! O, na pewno. No i co, cała Arasaka, całe miasto ich nie ściga? Gdzie policja? Gdzie Techmech? Jackie! Jesteś blady jak trup! Ale się udało. Mówiłem. Skan medyczny wskazuje, że pasażer Wells jest w stanie krytycznym. Jedź do Reaper Docka! Teraz! Przykro mi, ale to niemożliwe. Trasa przejazdu została ustalona i opłacona z góry. Procedury zabraniają mi ją modyfikować. Jebać procedury! Rób co mówię! W porządku, Vi. Wytrzyma. Sugeruję podtrzymać przytomność pana Wellsa. Teraz się posypią zlecenia. Czuję to. Słyszysz? Jackie. Jackie Chan, kurde. No, nie opędzisz się. Nie opędzimy. Ty i ja, Jackie. Ty i ja. Biochip. Przypilnaj go dla mnie. No nieźle. Kurde, cały czat płacze. O shit. Nie taka ta przyszłość różowa, jakbyście ją malowali. Nie taka różowa. Pasażer Jacek nie żyje. Dokąd powinienem zawieźć ciało? Co? Program Excelsior zapewnia dostarczenie zwłok pod wskazany adres bez dodatkowych opłat. Gdzie mam je zawieźć? Zawieź go do rodziny. Najbliższą żyjącą krewną jest Guadalupe Alejandra Wells, właścicielka baru El Coyote Coho. Tam dostarczę ciało. Pan Deshawn oczekuje w pokoju 204. Pierwsza liga, Jackie. Nie no, do szpitala nie, ale, on, ale ciało może odwieźć już. Ale po robocie dopiero. Czekajcie, bo ja muszę zlutować go, bo on ma jakieś fioletowe szczepy. Shit, nie jestem w stanie, kurde, podejść. Kurde, no leży tam w środku te zwłoki. Czekajcie, muszę go zlutować. Nie da się. Szukali.
Może trzeba w szybę stu... Właśnie, może w szybę. Czekajcie, czekajcie. Co jest z tą postacią? Ona jest ranna, czy co? Ona chodzić nie umie. Nie, bo to jest cutscenka chyba. Znaczy, wiecie, takie oskryptowane. Ale baba z brzuchem jest. Widzamy, widzamy. Farmy proteinowe. Co to za śmieci, kurde? Akt eksterminacji ptaków przez Radę Miejską Union City w obliczu katastrofalnych w skutkach epidemii zwierzęcych, jakie i oni wszystkie ptaki zabili w całym Night City. Co znaczy zajęte? Tu mam przejść, aha. To ja. Czeka na ciebie. WLS N54. Nawet podziemne stacje. Tu gówno jest wszędzie. Gdzie Wells? W samochodzie? Wracamy do gorącego tematu ostatnich dni. Tak. Martwy. To mamy jego działkę, kurde. Moje kondolencje. Relik. Nie udało się. Jedna dobra wiadomość. Dobra? Saburo Arasaka martwy? Wiecie, w co wy mnie wpierdoliliście? Zabiliście jebanego cesarza. Cesarza, kurwa! Teraz każdy, kto chociaż się zbliżył do tego gówna, ma na sobie wyrok śmierci. Wiem. I dlatego musimy się zwijać, Dex. My? Nieźle. Jesteś moim fikserem. Okej, okay, spokój. Myślmy zadaniowo. Nowe miejsce, nowa tożsamość, ale najpierw... To na twojej twarzy. To krew. Tam jest łazienka. Doprowadź się do porządku. Załatwij nas. Judasz. To ja. Tak, w sprawie tego. Dzisiaj. Kosmodrom, czwarty terminal. Podsłuchiwałem uszkiem, wiecie? O shit. No nieźle. Profesjonalnie wyglądam. No dobrze. No, tak coś czułem właśnie. Nie mogę ryzykować. Pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? Zabiję cię. Wybrałem żywot spokojnego człowieka. Żadnej chwały w śmierci. Koniec, kurde. Koniec, moi drodzy, i przerwa. Przerwa, bo śmierć jest, a po przerwie będziemy grać dalej.